Cześć wam moi drodzy, z tej strony Dawid i w końcu witam was z naszego nowego gospodarstwa na Zielonce. Tak jak widzicie, mamy kwiecień, mamy spłaconego sąsiada, ale mimo to jeszcze mamy sporo pieniędzy. Dlaczego mamy sporo pieniędzy jeszcze i co się podziało? Tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, lekko mówiąc, przychody przerosły moje oczekiwania. Także bardzo dobrze. Tutaj sobie zakupiliśmy i powiększyliśmy ten kawałeczek ziemi, a razem z nim tutaj jeszcze mamy taki narożnik, nazwijmy to, i najprawdopodobniej pójdziemy tu albo w konie, albo w owce, te, które miały być tam przy rzeczce, przy tym rowie. W sumie czy to jest rzeczka, czy to jest rów? Bardziej taki rów. Przy tym rowie, więc w tym miejscu sobie to zrobimy. Kupiliśmy też tutaj działeczkę i sobie ją powiększyliśmy, ile się dało. Trochę drzew się tam tu pojawiło, więc też trochę ciekawiej. No nie jest to super równe, ale mam nadzieję, że się będzie dobrze siało. To te dwie rzeczy. Co jeszcze? A, wiem co miałem wam pokazać, bo ostatnio sprzedając różne rzeczy natknąłem się na dwie znajdźki. Mam nadzieję, że będę pamiętał, gdzie one były. Tu była rzeczka, tu była rzeczka. I tak, tu mamy pierwszą znajdźkę. No halo, proszę bardzo. I jeszcze tylko 30 sztuk, czyli plus 5000 mamy znalezione. I druga znajdźka. Halo, halo. Też jej chyba jeszcze nie zebrałem. Gdzie tu u sąsiadów to było? Tu było. Teraz pytanie, czy ja to znajdę. Ten tu było. O. I tutaj pięknie schowana w marchewce znajdźka jest. No, także dwie dodatkowe znajdźki są. Takie widzicie, tu już wszystko posiane, popryskane od chwastów. Te takie jaśniejsze pola to tam, gdzie oprysk przyjęło. Co będziemy, że tak powiem, robić dalej? W tym momencie tak, tu mamy zasiane, trzeba było pryskać, ale jeszcze nie. Najpierw sobie polecimy zasiać. I tutaj będzie nowość, bo lecimy zasiać sorgo na tym właśnie naszym nowym polu. Aczkolwiek zakładam, że tutaj za chwilę puścimy naszego pracownika, ale skoro mamy już ten ciągniczek tutaj z nowym osprzętem, że tak powiem, w sensie ten ciągnik ma GPS-a, no to z niego korzystajmy, prawda? Nie ma co się tutaj ograniczać. Od razu mamy automatyczną ilość siewu i nawozu, także bardzo dobrze. Także mam nadzieję, że tu efekt z tego wyjdzie bardzo fajny. Tutaj była kawałkiem pszenica posiana, ale stwierdziłem, że taki małutki kawalątek nie ma sensu go zostawiać, w razie czego to sorgo nas tak czy inaczej wspomoże, a będziemy mieli tak czy inaczej dla kur odpowiednio dużo zboża, bo tam jęczmienie chyba też były posiane. Tak jak widzicie, tutaj do samego końca jest wyorane ile się dało, także będę musiał tutaj zrobić troszkę większą obwódkę dla pracownika. Pytanie, czy on będzie fajnie działał, czy nie. Nie ten przycisk. No niestety, tak jak mówiłem wam już poprzednio, akcesorium od kierownicy mi się za przeproszeniem rozdupcyło, także działa mi już tylko gaz tam i muszę sobie radzić, czy to na kierownicy bezpośrednio, na dodatkowych przyciskach, czy to na klawiaturze po prostu. A co za tym idzie, no nie jest to najwygodniejsze i czasem się zdarzają sytuacje jak przed chwilą, że mi się coś po prostu popierdzieli. W ogóle dajcie też proszę was znać, jak wam się, że tak powiem, ogląda te timelapsy, czy jest sens je wrzucać, bo z jednej strony chciałbym, żebyście widzieli, co się dzieje tutaj, z drugiej strony wiem, że jest tego dość
Dość sporo. O, co tu za taki duży, duże górka było? Czy tu się zasiało? O, zasiało się, ale trzeba będzie. A w sumie mamy pieniądze, wyrównajmy od razu. Bo tak czy inaczej, no ja tak jak mówię, ja to wszystko robię pomiędzy odcinkami. Nie wiem, czy wy chcecie takie rzeczy widzieć, czy robię to tylko dla siebie. No tak jak mówię, ja to tak czy inaczej muszę wykonać pomiędzy... A to i od razu i tutaj. Pomiędzy odcinkami, więc... tak czy inaczej siedzę przy tym komputerze i to robię, więc dla mnie to... powiedzmy, wielkiej różnicy nie ma, czy ja to nagram, czy nie nagram, ale gdzieś tam wcześniej powiedziałem, że chcę, żebyście widzieli, co się dzieje na odcinkach i tego się... znaczy, poza odcinkami na farmie i tego staram się mimo wszystko gdzieś tam trzymać. Ale tak jak mówię, jeżeli dla was to w zasadzie jest żadna wartość, bo tak czy inaczej przed odcinkami wam mówię, w sumie na początku odcinka mówię wam o wszystkim, co się wydarzyło pomiędzy, a tu chyba też zrobię tylko coś takiego, tam nie będę się bawił w dojeżdżanie, bo to też niewygodne, a powiedzmy te 5 kilo ziaren mnie nie zbawi, także nie wjeżdżam sobie tam poprawić, działam po prostu tak jak to udało mi się objechać i niech tak zostanie. Czy coś ciekawego po drodze jeszcze? No padło trochę decyzji, w sensie sprzedaliśmy. A właśnie. Dobra, puszczę sobie tutaj za chwilę pracownika. Po trzech okrążeniach będziemy lecieć na pryskanie tam soi od chwastów na pole jedno, że tak powiem, z dzierżaw, które były, to wtedy wam pokażę, co się stało, że tak powiem, ze starym gospodarstwem i jaki plan jest na nie dalej. Tam sprzedałem już kury, że tak powiem, wyjadły, co miały wyjeść. Tutaj kupiłem do tego kurnika, tak jak mówiłem, nie było sensu tego przewozić, parę groszy, że tak powiem, wyciągnąłem, a tutaj przynajmniej sobie młode kurki kupiłem, tak że one się będą rozmnażały. I powiem wam, że w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to ja chyba mam gdzieś nawet... Nie mam, więc nie było tematu, bo w takim razie trzeba będzie powoli myśleć o tym, żeby iść w owies, żeby po prostu iść w konie, o które mówiliśmy, ale najprawdopodobniej w tym sezonie pójdziemy, zainwestujemy najprawdopodobniej w albo w młyn, albo w piekarnię, aczkolwiek z drugiej strony, żeby mieć piekarnię, warto byłoby mieć młyn. Nie mamy jeszcze na tym gospodarstwie żadnych szklarni, a ja też docelowo chciałbym je mieć, ale to jak zbierzemy rzepak, dopiero będę w stanie zainwestować. Tak jak widzicie, no 350 tysięcy, jest trochę rzeczy do kupienia, bo cały czas jeżdżę na jednej przyczepie, że tak powiem, może warto byłoby coś zmienić. Z drugiej strony zastanawiam się, czy iść w nową przyczepę, czy na przykład nie rozważyć tutaj opcji na przykład ciężarówki. Czy to ciężarówki z nabudowaną krypą, czy po prostu ciężarówki podpinanej do naczepy, żeby mieć tutaj możliwość podpięcia chociażby na przykład, nie wiem, lawety, na którą będę mógł ładować palety kolejne, nowe, że tak powiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie docelowo. Także no to jest coś do rozważenia. Na pewno muszę kupić nowy header do kombajnu. No, coraz częściej gdzieś tam myślę o tym, żeby jakiś kultywator albo coś takiego, bo no, ta talerzówka jest fajna, szybka do obskoczenia, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, czasem trzeba coś głębiej przeryć. No i ta talerzówka nie jest najlepszym opcją. Tak jak widzicie, tutaj jest pojechane pługiem w ogóle, żeby tą starą darnię zerwać, przemielić i tak dalej, no ale wiadomo, że pług też nie wszędzie może
Nie wszędzie jest użyteczny na tyle, tak? No, malutkim pługiem nie będę napierniczał, żeby to obskoczyć. Zobaczymy, tak czy inaczej. Parę rzeczy jest do przemyślenia. Może pójdziemy po prostu w jakiś większy pług, patrząc na to, jakim byczkiem już teraz jeździmy, bo on ma chyba w tym momencie 200 koni, ale na 300 parę może być rozbudowany, więc no jest masa rzeczy, w które warto byłoby zainwestować, tym bardziej patrząc na to, ile mamy ziemi. Tak wiem, w realu ta ziemia to byłoby nic, bo tak jak widzicie w prawym dolnym rogu, w tym sezonie nie kasuję tego, co mi pokazuje Precision Farming, nie Precision Farming, ProSeed to jest właśnie, nie kasuję to, co mi pokazuje ProSeed, bo chcę wiedzieć, ile po prostu mam hektarów ziemi, a wszystko wskazuje na to, że w tym momencie mamy 13, nie prawie 14, no podejdziemy pod jakieś 15 hektarów ziemi, co powiedzmy w realu na 15 hektarach nikt nie miałby czterech ciągników, w tym jednego 200 koni, tak? Z drugiej strony, skoro farming nam na to pozwala, dlaczego by z tego nie skorzystać? Z trzeciej strony, nie wiem, czy to jest tylko moje zdanie, czy tak jest rzeczywiście, ale mam wrażenie, że na tej mapie pola są strasznie tanie. I z jednej strony się cieszę, no bo to znaczy, że mogę więcej tych pól kupić. Z drugiej strony, no kurczę, odejmuje to trochę frajdy, bo tak to człowiek by jechał, starał się jak najwięcej zarobić, żeby te pola kupić, żeby to było w miarę logiczne. No, a wychodzi na to, że ja jestem w stanie sobie ten kawałek tutaj kupić, chyba dałem, nie wiem. No zresztą, żeby nie być gołosłownym. No tak, musi mi się zapisać, żeby nie było przykrości. Żeby nie być gołosłownym. Tu są, ten kawałek składa się z dwóch i mamy, proszę bardzo, 16 i 20 tysięcy, czyli za 36 tysięcy mamy taki kawałek, co na normalnej mapie farmingowej on by kosztował około 100. Nie wiem, o co chodzi, a w sumie, no to przekonajmy się. Czy jeśli zmieniłbym trudności gospodarcze, bo przyznam szczerze, na to nie wpadłem, może się okazać, że jestem po prostu idiotą i ignorantem. Czy teraz się zmieniło? Nie no, 15 i 19, także nawet zmiana poziomu trudności tutaj nic nie zmienia. No wiadomo, że na wysokim bym grał, bym mniej zarabiał, no ale to też powiedzmy, już zacząłem tutaj grać na niskim, myślałem, że to będzie w miarę wyglądać, no a wychodzi na to, że wygląda to troszkę dziwnie, tak, więc no dojedziemy tu jak się, że tak powiem, da, będę się pewnie rozwijał, miałem plan na początku, że będę szedł, że tak powiem, do pewnej określonej wielkości maszyn, aczkolwiek powiem wam, korci mnie, żeby tutaj iść w możliwie duże połączenie tych poszczególnych pól, stworzenie takich wielkich, no i jeżdżenie tu, chociaż samemu to będzie lekko mówiąc ciężkie, z drugiej strony, kurczę, no co mi to przeszkadza na dobrą sprawę, tak? Może pójdziemy w ogóle nie w super wielkie maszyny, ale w maszyny, że tak powiem, duże, ale też w ilość tych maszyn, czyli powiedzmy, nie wiem, po dwa kombajny, po dwa, trzy siewniki, jakąś uprawę ziemi, żeby robić na szybko, i bardzo możliwe, że skończy się po prostu na tym, że będę jeździł na pracownikach, tak? No i niewykluczone, że za parę po prostu sezonów się to gdzieś skończy i pójdziemy na inną mapę. I teraz właśnie pytanie, bo ja nie ukrywam, że nie chciałbym iść w jakieś, powiedzmy, ala amerykańskie gospodarstwa czy wielkoeuropejskie. Chociaż tutaj na to wyjdzie, że będę do tego zmuszony, że będzie to najwygodniejsze po prostu. Ale pytanie, czy iść właśnie w mapę, która pozwoliłaby robić takie gospodarstwo, czy... Myślałem, że minę. Czy mimo wszystko szukać jakiejś polskiej mapy, a może wrócić na zielonkę i tam podziałać na tym, co mamy? Bo to też w sumie nie byłoby głupio kontynuować tamtą serię, nie ukrywam, że mi się akurat podobała. Dobra, tu sobie pomocnik będzie jeździł. Tutaj to, co wam mówiłem, kurykaczki kupione. O, już się nawet zaczęły fajnie nam rozmnażać. Trochę spowolnimy to nasze bieganie. Także tutaj wszystko, jak widzicie, fajnie. O, tutaj jest kolizja. Ktoś nie,
Nie zauważył. Dobra, ale nie będziemy się czepiać. O, kaczuszka mała sobie biega. Dobra, to wszystko mamy ogarnięte. Co więcej? Dobra, będziemy sobie jechać jeszcze tam popryskać, a w międzyczasie pojedziemy sobie koło gospodarstwa, żeby wam też pokazać, jak to wszystko wygląda. Widzę, że jest niewiele tego chwastobójczego, ale mam nadzieję, że nam tutaj wystarczy. Zresztą będziemy koło sklepu to najwyżej się dokupi. No i tak jak mówiłem, tutaj zastanawiam się, czy już iść w te konie, ale nie mam owsa, więc jeszcze chyba nie. Idziemy najpierw w jakąś produkcję, a w sumie kurczę, tutaj może postawić najpierw wiatrak, jakiś młyn i dopiero potem obok konie, to by mogło fajnie wyglądać. No, także, że tak powiem, mamy na przyszłość zadanie, jak to rozkminić. I powiem wam, że ja chyba póki co pójdę w jakąś parkę koni, żeby nam się tutaj rozmnażały, a dopiero potem będziemy je sprzedawać, jak mi się zwiększy ich ilość fajnie. I nie wiem, czy budować stajnie na 5 koni, czy budować stajnie... A w sumie... Ha, czy konie się rozmnażają? Tutaj, w tej grze. To jest ciekawostka. No proszę, jak ktoś wie, czy konie się rozmnażają w tej grze, to dajcie znać. Jak nie, to sprawdzę sobie tak, żeby na następny odcinek wam o tym powiedzieć. Także to na pewno też jest do sprawdzenia, bo w sumie fajnie by było, gdyby te konie się rozmnażały. Pamiętam, że chyba w poprzednim farmingu to wymagało modyfikacji, żeby konie się rozmnażały. Także jest kwestia do sprawdzenia. Dobra, co się wydarzyło tutaj na gospodarstwie? Zajedźmy sobie, pokażę wam, o co chodzi, i polecimy sobie dalej. Dobra, wyłączyć, przejdziemy się, pokażemy. Tutaj dorobiłem sobie dodatkowe wygrodzenie. Tak jak mówiłem, ten kurniczek poszedł do wyburzenia. Te zabudowania zostawiłem. Jak ktoś będzie zainteresowany, to będzie miał. Jak nie, to sobie wyburzy. Z tej strony też dogrodziliśmy. Tu jeszcze myślałem, czy nie zerwać tego do końca, ale sobie w sumie stwierdziłem, póki co nie. Zobaczymy, jak to będzie, czy to będzie warte, bo można byłoby tutaj pojechać, przesunąć trochę tą miedzę. Kwestia, że tak powiem, do rozważenia, nie jest to jakoś super ważne, ale tak czy inaczej gospodarstwo, w sensie domek z zabudowaniami, idzie na sprzedaż. Zobaczymy, czy się ktoś znajdzie. Jak się ktoś znajdzie, to fajnie. Jak się nikt nie znajdzie, też nas jakoś to bardzo boleć nie będzie. Dobra, co jeszcze się podziało? Tutaj nam się w końcu zaczęło, że tak powiem, dziać u naszych owieczek. Padła decyzja, że owieczki powyżej 4-5 roku życia będą sprzedawane. A tutaj sobie, że tak powiem, padła decyzja na postawienie takiego magazynu, w którym mi to wszystko przechowuje, bo po prostu tej wełny zaczęło się tworzyć sporo. Tak jak widzicie, już 9 tysięcy litrów czeka. A jeśli czeka nam 9 tysięcy litrów wełny, to wiąże się to nam z dość ciekawym zarobkiem, bo docelowo może to być nawet 50 tysięcy. Także, a może w sumie nawet w tym odcinku sobie delikatnie przyspieszymy, zobaczymy, jak nam to będzie szło. To jeszcze byśmy pojechali w międzyczasie sprzedać wełnę. Kolejne 50 tysięcy, więc będziemy mieli 400 tysięcy na koncie. No a co za tym idzie, już naprawdę fajny rozwój można tutaj sobie zafundować. No, coraz bardziej zbliżamy się też, jakby nie patrzeć, do powiększenia naszego kombajnu, mam nadzieję, albo do właśnie kupienia drugiego. I to jest coś, co mnie chyba bardziej korci, bo do tej pory starałem się jeździć na jednym kombajnie, w sensie zawsze mieć jeden, jeździć samemu i tak dalej. Ale może nie głupim byłoby na przykład zakupienie sobie przyczepy przeładowczej, postawienie na dwóch końcach przyczep, że tak powiem, docelowych, czy nawet jednej dużej przyczepy, właśnie jakiejś ciężarówki, postawić postawić sobie na końcu przy drodze jakąś ciężarówkę, którą będziemy sobie po prostu mogli napełniać, tak? Dwa mniejsze kombajny, przyczepa przeładunkowa, czy tam wóz przeładunkowy, jak zwał, tak zwał, który będzie odbierał z tych kombajnów. I powiem wam, że to jest chyba coś, co mi się, kurczę, podoba pomysł.
Tym bardziej, że coraz większe mamy te pola. Wiadomo, że na długich polach to te kombajny mogą... Czy one się mogą napełnić? No niby mogą się napełnić. Też pytanie będzie, jak będzie z odbiorem takich... takiej przyczepy, z takiej przyczepy przodkowej, może nie z takiej przyczepy przodkowej, bardziej z kombajnu na taką przyczepę, bo też trzeba uwzględnić to, że mimo wszystko, no raz, że nie możemy gnieść zboża, więc, a nie chciałbym wyłączać ich gniecenia, chociaż kurczę, jak będą jeździli pracownicy, to i tak tego gniecenia na ściernisku nie będzie widać, więc może po prostu oj, zahaczyłem, dobrze, że nie urwałem lancy. Także możliwe, że po prostu wyłączymy to gniecenie i będziemy jeździć bardzo nierealnie, albo po prostu trzeba będzie się pilnować, żeby odbierać od pracowników w momencie, kiedy będą po prostu ustawieni w poprawną stronę. To też może być ciekawe takie urozmaicenie. No i zobaczymy, w sumie to chyba właśnie wpadłem na pomysł, który jest warty przemyślenia, także zobaczymy. Bo w sumie, czy ja kiedyś jeździłem, ja chyba nigdy nawet na singlu nie jeździłem, znaczy na singlu, na offline nie jeździłem bez, inaczej, na dwóch kombajnach, tak żeby mieć pracownika i samemu jeździć. Może to jest niegłupi pomysł, kwestia do przemyślenia, zobaczymy na żniwach, mamy kwiecień, pierwsze żniwa pewnie w czerwcu, zobaczymy jak to wszystko będzie szło, czy to będzie warte zachodu, czy będzie warto się z tym bawić. No i na pewno też gdzieś to będziecie w tym uczestniczyć. Także dobra, mamy w sumie jeszcze, że tak powiem, ten przejazd będziemy powoli kończyć, bo to w zasadzie, że tak powiem, to za chwilę będzie pełni objechane. No nic, przyspieszymy sobie czas, polecimy sobie sprzedać tą wełnę, żebyście też zobaczyli, jak tutaj właśnie sprzedaż, ilość tej wełny wpływa, że tak powiem, na obroty gospodarstwa. Zawsze jakaś dodatkowa informacja. No i co? Pewnie będziemy się widzieć na żniwach. Już was nie będę... zresztą nawet nie bardzo czym mam was zanudzać pomiędzy. Także kwestia do dogadania, jak to mówią. No i nawet wychodzi na to, że udało nam się to wszystko załapać. No jakby nie patrzeć, dwa przejazdy, starczyło nam tego... starczyło nam tego oprysku. Dobra, 5300, tu jest 5500, a przyspieszmy sobie na jakieś... dobra... Zróbmy sobie to tak, zróbmy sobie to tak. Okej. A wiem, co jeszcze sobie zobaczymy. Jak już jesteśmy, zwolnijmy sobie czas. Najpierw, zanim przyspieszymy, zobaczmy sobie... Jakie fajne! Ej, w sumie... Chociaż tylko... Kurczę, po co by mi to było? To jest cały problem. A pojeździłbym sobie taką modowareczką, poładowałbym czy coś takiego. 9,3 metra. Żeby to był 6-metrowy, to ja bym brał, bym się nie patrzył. A tak, no 9,3 metra, pod co ja podepnę? Znowu przeskok z 5-metrowego, który mieliśmy na 250 koni. 3 metry, gruber. Przeskok z 5-metrowego na 9,5, nie, dobra. Póki co kupujemy chyba 6,5 metra, tam widziałem, są takie headery. Także najprawdopodobniej taki zakupimy, no nie wiem kiedy tam też będzie. Będę żniwa rozpoczynał, no wiele wskazuje na to, że już w czerwcu. Dobra, to już nam rośnie fajnie, także zdążymy podskoczyć. Czy tam nam pracownik zakończył pracę? Coś mi tu nie gra. Chwila. Czy pracownik zakończył pracę tutaj? No nie zasiał tego najlepiej, ale w sumie lepsze to niż nic, także ja sobie... Właśnie, to ja nie mogę jeszcze... Ja nie mogę przyspieszać. Dobrze, że się jagnąłem trochę wcześniej, bo muszę to... Chwila, właśnie, zwolni. Ja muszę to dosiać i opryskać. Dobra, także pewnie sprzedaż
wełny, no a zresztą wiecie jaka będzie cena, więc nie będę już wam tego wciskał. Także ja wam dziękuję pięknie za to, że byliście na tym odcinku. Widzimy się na kolejnych już ze żniw z dalszego rozwoju gospodarstwa. No tak jak mówię, pierwsza kolejność to najprawdopodobniej coś do zbioru, czyli jakieś przyczepy, może ciężaróweczka. Także ja się z wami żegnam tym pięknym widoczkiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W razie czego zapraszam na kolejne do nadrobienia poprzednich. Dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się. Cześć, na razie.